Witajcie, to środowy RS News. Dziś wyjątkowe wydanie, bo na pokładzie wyjątkowego żaglowca, który zawinął do Szczecina podczas wyjątkowego rejsu. Paweł Domański, oto najważniejsze wiadomości Radia Szczecin. Powód, dla którego Dar Młodzieży zawinął do Szczecina, również jest wyjątkowy. Po raz pierwszy w Polsce odbywają się Światowe Dni Morza. Stolica regionu staje się dziś areną do rozmów na temat światowej gospodarki morskiej. Przyjechali specjaliści, armatorzy i biznesmeni. Będzie też sporo atrakcji dla odwiedzających. Program znajdziecie na radioszczecin.pl. Jedną z atrakcji będzie właśnie żaglowiec Dar Młodzieży. Na jego pokład odwiedzający będą mogli wejść do piątku. Potem popłynie w dalszy rejs, jeden z najważniejszych w swojej historii, rejs niepodległości. Przez niecały rok Dar Młodzieży zawinie do 22 portów na całym świecie. W każdym z nich będzie przypominał, że Polska obchodzi w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Następnym przystankiem niemiecki port Bremerhaven. A my zostajemy blisko morza. Jest odpowiedź resortu obrony narodowej w sprawie znaleziska, na jakie natrafili nurkowie 30 mil morskich od polskiego wybrzeża. To była rosyjska bomba. Do ćwiczenia ataków na okręty podwodne nie dryfowała jednak po polskich wodach terytorialnych. Resort odpowiada też, że miny, bomby i pławy są częstym zjawiskiem na Bałtyku. Zabrakło jednak odpowiedzi na pytanie, jak rosyjska bomba znalazła się w wodzie. Ostatnie bowiem manewry na Bałtyku Rosjanie prowadzili w kwietniu, a znaleziony pocisk był w wodzie najwyżej kilka dni. Dopalacze trują i życie rujnują. Pod takim hasłem w Trzebiatowie przeszedł Biały Marsz. Uczestnicy wyruszyli sprzed ratusza. To reakcja na niedawne wydarzenia. W ubiegłym tygodniu kilkanaście osób trafiło do szpitali po zażyciu dopalaczy. Policja ujęła 18-letniego dealera, a kilka dni później kolejnego z Sianowa pod Koszalinem. Szczegóły sprawy znajdziecie na radioszczecin.pl. O tym, że sport jest lepszy niż używki, przekonuje Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom. Stworzyła cztery filmy, których akcja dzieje się na szczecińskich bulwarach. Chodzi o to, żeby przekonać wypoczywające tam osoby do realizowania swoich pasji lub do rozsądnego picia alkoholu nad wodą. Spoty powstały przy udziale szczecińskiego WOPR i miasta. W tym wydaniu RS News to już wszystko. Na kolejne zapraszamy jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby zaglądać na radioszczecin.pl i oczywiście słuchajcie nas na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia.